Opuchnięte nogi, opuchnięte ręce, opuchnięta twarz to mogą być objawy nadmiernej retencji, czyli zatrzymywania wody w organizmie. I w tym filmie opowiem o tym, w jakich sytuacjach nasz organizm decyduje się na większe zatrzymywanie wody i jak można temu zapobiec. Opowiem też o tym, w jakich chorobach zatrzymywanie się wody jest objawem i też jakie badania warto wykonać, ale skupię się bardzo mocno na tym, co można wprowadzić od zaraz do swojej diety, żeby uregulować to nadmierne zatrzymywanie się wody. Ja nazywam się Anna Marciszewska, jestem dietetyczką kliniczną, zapraszam do obejrzenia całego filmu. Nadmierna retencja wody w organizmie oznacza, że w przestrzeni pozanaczyniowej gromadzi się więcej płynów niż jest to potrzebne. I może być to związane z tym, że nasz organizm po prostu nie radzi sobie z wydalaniem tego nadmiaru płynów, ale może być też tak, że broni się, bo na przykład wypijamy za mało płynów w ciągu doby i jest to taka wskazówka dla naszego organizmu, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba się jakoś zabezpieczyć na przyszłość i wtedy to zatrzymywanie wody jest zwiększone. Więc tutaj mamy już pierwszy punkt, bardzo, bardzo częsty. Widzę to też u moich pacjentek, że niekiedy wystarczy po prostu zwiększyć tą ilość wypijanych płynów w ciągu dnia i to zatrzymywanie wody naprawdę super spada. Więc jeśli chodzi o normy na wypijanie płynów, to dla kobiet jest to minimum 2 litry w ciągu doby, a dla mężczyzn 2,5 litra. Oczywiście zwiększa się to zapotrzebowanie wraz ze zwiększoną aktywnością fizyczną czy z temperaturą otoczenia. I to jest kolejny punkt przy zatrzymywaniu się wody, że w ciepłe dni zauważamy większą retencję wody nawet wtedy, kiedy mamy odpowiednią ilość wypijanych płynów i zwykle nie mamy nawet problemu z tą retencją wody, ale w ciepłe dni nasz organizm po prostu może sobie tak super nie radzić z tym bilansem wodnym i wtedy możemy zauważyć właśnie takie opuchnięcia. Przechodząc dalej do kolejnych czynników, które wpływają na retencję wody, to jest siedzenie lub stanie w jednej pozycji, ponieważ wtedy jest taka utrudniona ta cyrkulacja płynów wewnątrzustrojowych i rzeczywiście możemy wtedy zauważyć, szczególnie opuchnięcie nóg, zauważają osoby, które na przykład mają pracę stojącą, może być to bardzo trudne i wtedy warto po prostu popracować nad takimi ruchami stóp, nóg, łydek w czasie czy siedzenia, czy stania, żeby pobudzić to krążenie i zmniejszyć to zatrzymywanie się wody. Co ciekawe, sytuacje stresowe czy też przewlekły stres mogą prowadzić do zwiększonej retencji wody. I to jest bardzo ważne, bo dużo osób się zmaga ze stresem, z dużym stresem czy przewlekłym stresem, zapominając właściwie, że ten element naprawdę ma znaczący wpływ na nasze zdrowie, też na to właśnie jak wyglądamy, jak nasze ciało reaguje i jeśli u siebie zauważacie, że ta retencja wody faktycznie jest dosyć intensywna, a wasz stres w życiu jest też wysoki, to może się okazać, że to jest główny element, nad którym trzeba popracować. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeśli się stresujemy, to wydziela nam się więcej kortyzolu i właśnie ten kortyzol tutaj pełni kluczową rolę w tym, że to zatrzymywanie wody przy stresie jest jeszcze większe. Ważnym elementem, na którym skupiam się w pracy z pacjentami właśnie z problemem zatrzymywania się wody, jest zawartość soli, a właściwie sodu w diecie, ponieważ zauważono, że nadmierne spożycie sodu powoduje zatrzymywanie się wody. Można sobie to trochę tak wyobrazić, że jak dosalamy za dużo do zupy, to staramy się wtedy ją rozrzedzić, dolewając więcej wody. I trochę tak radzi sobie nasz organizm właśnie z tym nadmiarem soli w diecie, więc żeby odciążyć nasz organizm i zmniejszyć te opuchlizny, warto bardzo zwrócić uwagę na to, ile mamy soli w diecie. Przede wszystkim unikajcie dosalania sałatek, dosalania kanapek. Zwróćcie uwagę na to, czy być może do różnych potraw możecie dać trochę mniej soli i zwróćcie też uwagę na produkty, które zawierają w składzie dużo soli. Przede wszystkim pieczywo może się okazać bardzo dużym źródłem soli. Druga sprawa to jest przetworzone mięso, różnego rodzaju wędliny, kiełbasy, tam jest strasznie dużo soli. Tak samo sery żółte, ale też różne przetwory warzywne, czyli na przykład kiszone czy konserwowe ogórki. Ogórki, które są kiszone, takie naturalne, no rzeczywiście będą zdrowe dla naszych jelit, ale jeśli jemy ich bardzo dużo, to wtedy tej soli będzie zdecydowanie zbyt dużo i będzie
byłoby to też niekorzystne dla naszego zdrowia, więc też uważajcie z kiszonkami właśnie ze względu na tą sól, ale też na każdą przetworzoną żywność. Oczywiście różne fast foody mają strasznie dużo soli, więc zwróćcie na to uwagę. No i też oczywiście słone przekąski typu chipsy, krakersy, także możecie zapisać sobie swój jadłospis przez kilka dni, zobaczyć jakie tam są źródła soli i starać się po prostu je coraz bardziej ograniczać. Z kolei składnikiem, którego chcemy mieć więcej w diecie, jeśli mamy to nadmierne zatrzymywanie się wody, jest potas. Potas znajdziemy przede wszystkim w warzywach i owocach, a najwięcej znajdziemy go w awokado, bananach, roślinach strączkowych, morelach, kapuście, jabłkach, arbuzach, a także w orzechach. Jeśli jadacie za mało warzyw i owoców w diecie, to na bank macie niedobór potasu, więc zdecydowanie warto na to zwrócić uwagę, żeby w każdym posiłku było warzywo, owoc, a najlepiej różne ich rodzaje, żeby starać się w ciągu dnia zjeść przynajmniej 400 gramów warzyw i owoców w diecie i to naprawdę jest najlepszy klucz do tego, żeby mieć też odpowiednią ilość potasu w naszej diecie. U kobiet ta zwiększona retencja wody może występować ze względu na zmiany hormonalne. Przykładowo w czasie ciąży dużo jest problemów właśnie z tą nadmierną retencją wody, ale też na kilka dni czy nawet dwa tygodnie przed rozpoczęciem miesiączki. To jest taki okres, gdzie te hormony szaleją i faktycznie jest dużo większe ryzyko tego, że zaczyna się ta woda gromadzić w organizmie. I co można zrobić? No w takich okresach warto skupić się właśnie na tym, co przed chwilą powiedziałam, czyli na płynach, skupić się na tym, żeby nie było za dużo soli, żeby było więcej potasu, ale też w badaniach zauważono, że suplementacja magnezem i witaminą B6 przed miesiączką pomaga właśnie w zmniejszeniu tej retencji wody, a także spożycie wapnia na poziomie 1200 mg w ciągu dnia, to jest trochę więcej niż taka norma dla kobiety dorosłej, to zwiększenie tego spożycia wapnia właśnie przed miesiączką może też pomóc w zmniejszeniu retencji wody. Wapń znajdziemy przede wszystkim w produktach mlecznych, ale też w roślinach strączkowych, wysoko zmineralizowanych wodach, więc sięgajcie po różne źródła wapnia, żeby faktycznie mieć go jeszcze więcej, szczególnie przed tym okresem przed miesiączką. I co ciekawe, no przed miesiączką zmienia nam się też apetyt. Nierzadko wtedy właśnie mamy ochotę na fast foody i słone przekąski, więc to nas prowadzi do tego, że mamy jeszcze większą retencję wody, więc zwróćcie szczególnie na siebie uwagę właśnie w tym okresie przed miesiączką na to, co jecie, co wybieracie i czy ta retencja wody jest mniejsza wtedy, kiedy zamiast fast foodu zdecydujecie się na jakiś warzywny czy owocowy posiłek. U osób z hiperinsulinemią, insulinoopornością czy cukrzycą ta wzmożona retencja wody może występować w szczególności wtedy, kiedy mamy niewyrównaną dietę i mamy bardzo wysokie poziomy insuliny, bo właśnie insulina pobudza, wysokie poziomy insuliny pobudzają tą retencję wody, więc jeśli cierpicie na takie zaburzenia gospodarki węglowodanowej, to bardzo ważna będzie dieta, która nie będzie prowadziła do wysokich wzrostów cukru we krwi, a w efekcie nie będzie też wysokich wzrostów insuliny we krwi. Więc tu też ta praca nad insulinowrażliwością, nad tym, żeby tej insuliny mogło być mniej, będzie bardzo, bardzo ważna w zmniejszeniu retencji wody. Zatrzymywanie wody może być też objawem niektórych chorób, takich jak choroba nerek, marskość wątroby, niedoczynność tarczycy, zakrzepica żył głębokich, czy nawet niewydolność serca. Więc jeśli zauważacie, że to zatrzymywanie się wody naprawdę jest bardzo wysokie u Was, to zdecydowanie warto iść do lekarza. I co więcej, jeśli wprowadziliście ostatnio jakiś lek i po wprowadzeniu tego leku ta retencja wody jest znacznie wyższa, no to też warto to przedyskutować z lekarzem, bo niektóre leki też zwiększają to zatrzymywanie się wody. Niekiedy to jest kwestia dobrania odpowiedniej czy dawki, czy odpowiedniego leku, żeby to zatrzymywanie wody nie występowało u Was indywidualnie. Jeśli chodzi o badania, które mogą być zalecane przy nadmiernym zatrzymywaniu się wody, to należą do nich m.in. morfologia krwi, TSH, enzymy wątrobowe, kwas moczowy, poziom elektrolitów, glukoza naczczo, insulina naczczo, lipidogram, kortyzol w dobowej zbiórce moczu czy kreatynina. Tak naprawdę to od lekarza też zależy, w którą stronę Was pokieruje, ponieważ tutaj spojrzy lekarz wtedy na całkowite Wasze zdrowie i też inne objawy, które mogą właśnie świadczyć o jakimś zaburzeniu czy chorobie. Więc
zdecydowanie warto udać się do lekarza, no chyba, że widzicie u siebie, że faktycznie jecie dużo fast foodów, czy dużo słonych rzeczy, mało pijecie wody, mało się ruszacie, no to wtedy warto popracować nad tymi elementami, zobaczyć, czy daje to jakieś efekty. No i oczywiście w szczególności, kiedy te obrzęki związane z retencją wody są jedynymi objawami. Jeśli są jednak inne objawy, to zdecydowanie od razu udajcie się do lekarza. Podsumowując, zatrzymywanie się wody w organizmie jest związane z tym, ile płynu wypijamy, ile mamy potasu, sodu w diecie, jak bardzo się stresujemy, czy na coś chorujemy, jakie leki bierzemy. Sporo jest tych elementów, zwróćcie na nie uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzu. I może jeśli zauważyliście już, jaki sposób na Was najlepiej działa, to też dajcie znać. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, będę za nie bardzo wdzięczna i do zobaczenia w kolejnym filmie.